Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Wiesz, Arliku, dostałam od babci Gryzuni z Australii list. Oho, to bardzo dobrze. I co tam ciekawego u twojej babci? Wszystko dobrze. Pisze, że kończy występy w kocim rodeo, bo już ją trochę zmęczyło ujeżdżanie kotów pustynnych i teraz zamierza przenieść się do Nowej Zelandii i trenować niedźwiadki koala w skokach o tyczce. Ale podróżniczka z tej twojej babci. Faktycznie. Nie może nigdy usiedzieć na jednym miejscu. Zresztą, jak pamiętam, babcia zawsze prowadziła ożywione życie. A jak była młoda i podkochiwała się w tym, jak mu tam było? W skropku? Nie, wygryzku. Nie, też nie. O, już sobie przypomniałam. W ogryzku? Kim? W ogryzku. To był szczur okrętowy. Prawdziwy żeglarz i pirat. To wtedy... A dlaczego ogryzek? No bo miał ogryzione ucho podczas walk z kotami. Morskimi. Zaraz, co to ja mówiłam? Aha, jak kochała się w ogryzku, to razem z nim odbyła podróż dookoła świata. Niesamowita kobieta, zazdroszczę jej tych przygód. Ja też. Bo co ja widziałam w życiu? Tylko te góry, jak pojechałyśmy z encyklopedią do Zakopanego. Jeszcze pojedziesz. Myślisz, że tak? Ale moduś jest taki nieruchawy. No może go jakoś zmobilizuje albo nie. Jak babcia Gryzunia do nas przyjedzie, to na pewno go przekona i pojedziemy razem. Może zobaczymy, ale mówiłaś o babci Gryzuni. No właśnie. I mam problem z babcią. A co babci, coś się stało? Nie babci, co ty mówisz? Babcia przesłała mi płytę z filmem. Jakim filmem? Z rodeo, jak jeździ na Burczysławie, wielkim pustynnym kocurze. Straszna bestia, z półmetrowymi wąsami i tylko babci udało się go okiełznać. To szybko pokazuj. No i tu jest właśnie problem. Wkładałam już tę płytę do napędu w naszym komputerze i nic. Zepsuł się, a może płyta jest brudna? Chyba nie. Ale zobacz, proszę. Wygląda, że wszystko jest w porządku. Co robicie? Sprawdzamy, dlaczego nie można obejrzeć filmu od babci Gryzuni. Z Australii. A co to za film? Ujeżdżanie Burczysława podczas rodeo. Ale ta twoja babcia ma pomysły. Jak pomyślę, co to będzie, jak ona tu przyjedzie, to mi włosy na głowie stają dęba. Co ty tam mruczysz? Nie, ja tak sam do siebie, tak... Pokaż tę płytę. Nie wiem, co tu zobaczysz. Jest czysta jakuza i nieporysowana. Ech, wyspece od siedmiu boleści. Tej płyty nigdy nie obejrzycie w komputerze Ogonisi. A co ci się nie podoba w moim komputerze? No właśnie, co? Bo tam jest zamontowany czytnik tylko CD. A to jest płyta DVD. To znaczy, że co? Że sam czytnik jej nie przeczyta. Na płycie CD można zapisać 700 megabajtów danych. A tu aż 4,7 gigabajtów. Bo sam zapis, jakby tu powiedzieć, bardziej gęsty. Czyli co z tego wynika? Że trzeba kupić inny napęd. Znowu kupić. Nic tylko kupować. Za każdym razem coś nowego do tego mojego komputera. To co to teraz będzie? Nic strasznego. Witaj, mała.
Słyszałam, o czym mówicie. Postęp w dziedzinie zapisu danych jest tak ogromny, że nie ty jedna masz takie problemy. Cześć, Wielka. Dobrze, że jesteś. Bo mnie to pewnie jak zawsze nie uwierzą. Nie przesadzaj, Modusiu. Uwierzą na pewno. Uwierzą. Zresztą to jest jasne jak słońce. Im więcej danych zmieści się na płycie z filmem, tym lepsza jakość przy jego odtwarzaniu. Tego nie wiedziałem. Tak, można zapisać wiele ścieżek i to w różnych językach, ale i tak to jeszcze nie koniec. Nie koniec? Czego nie koniec? Bo nie rozumiem. Wyścigu po lepszą jakość. Ale chyba wszystkie rekordy bije płyta Blu-ray, na której po jednej stronie, czy mówiąc inaczej, po jednostronnym zapisie, można upakować 25 gigabajtów danych. Ojej, to jak oni to robią? O, to strasznie skomplikowane. Ale jak dla ciebie, myszko, w przypadku tej ostatniej używa się lasera o innym kolorze, niebieskiego. A nie, jak do tej pory, czerwonego. Bo im krótsza długość fali światła, tym mniejszą wypala plamkę na płycie i można więcej na tej płycie upchnąć. To niebieskie jest krótsze od czerwonego. Zaraz, zaraz. Myślałam, że już rozumiem, ale jeszcze chwila i znowu się zgubię. To proste. Im mniejsza długość fali, czyli światło niebieskie, tym więcej zmieścimy na płycie danych. Czego to ludzie nie wymyślą? Ale jak to się robi? Powiedz mi tak prosto, jasno, jak najlepszej przyjaciółce. Ogonisiu, prościej to już chyba nie można. Ale nie martw się, proszę, bo profesor Talent obiecał dziś, że przyjdzie i coś ci przyniesie. A co? Co? Powiedz, proszę cię bardzo. Nie mogę, bo to tajemnica. A zresztą już chyba nie muszę. Patrz, idzie. Dzień dobry, panie profesorze. Idzie i coś niesie. Witaj, profesorze. Cześć, Ogonisiu. Mam coś dla ciebie, o czym od dawna marzyłaś. Naprawdę? Proszę jej już to dać, bo zaraz ze skóry wyskoczy. Proszę, to czytnik płyt. Hurra! Hurra! Mogę oglądać babcie gryzunie! Hurra, hurra! Profesor jest kochany! Hurra! Kogo? Babcie gryzunie? Czy ty się dobrze czujesz? Tak, tak! Babcie gryzunie na Burczysławie podczas rodeo Crazy Cat w Sydney. Ja rozumiem, że niespodziewane przeżycia albo szok spowodowany wypadkiem może wywołać różne reakcje. Ale co to jest? Czy ona nie jest chora? Ona bredzi. Macie jakiś termometr? Hurra! Hurra, hurra! On się nie przejmuje. On usiądzie spokojnie. U Ogonisi to stan normalny. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Lepiej proszę nam opowiedzieć, jak to jest z tymi czytnikami. Jest to urządzenie służące do odczytu danych z płyt. Dane takie zapisane są na płycie w postaci pitów, czyli delikatnych wgłębień, i landów, czyli nienaruszonej powierzchni. Potrafi pomieścić na jednej stronie, na jednej warstwie swojej płyty 25 GB danych. Pozwala zapisać na dwóch warstwach 50 GB danych, na czterech 100 GB danych, na sześciu warstwach 200 GB danych. A gdzie Ogonisia? Poszła pobiegać z tej radości. Mam propozycję. Potrafisz sam podłączyć napęd do komputera? Pewnie, że tak. Już, tak, tak. I co? Działa. Tak. Działa, 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 działa. Tak, gotowe. Jestem, już jestem. A gdzie wszyscy? Poszli sobie? Jak to możliwe? A możliwe, możliwe. Jak ktoś gania jak struś pędzi wiatr i nie zajmuje się gośćmi, to oni wreszcie poszli. Ale ja tak z radości, że wreszcie zobaczę babcię gryzunię i rodeo. Już ja przepraszam. A DVD co? Zabrali? Uspokój się, zostawili i poszli. Ale ja zostałem. I właśnie przed chwilą podłączyłem DVD. A teraz włącz komputer. Kochany, bo tu
Mamusiu, daj dzióbka, to cię wycałuję, kochany, jesteś, no chodź tutaj. Dobrze już, już dobrze już. Dosyć tego, bo mnie udusisz. Popatrz, ogonisiu, czy to babcia Gryzunia? Jak żywa, jak żywa. Ach, jak ja jej teraz napiszę, że mam DVD i że to ty sam mi je zamontowałeś, to jak babcia przyjedzie, to też ciebie, kochanie ty moje, wycałuje i wyściska. No, może niekoniecznie mam ochotę na całowanie się z babcią Gryzunią. Już jedna myszka mi wystarczy. I już babcia mi nie powie, że źle wybrałam i że to taka ciamajda życiowa. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy IWO Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.